Korzystając z okazji, że jestem dzisiaj z Państwem, chciałbym podziękować przedszkolu w Umisia za taki fajny pomysł, za taką piękną inicjatywę. My, kochane dzieci, 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, a to było dawno, dawno temu i tak naprawdę nikt z nas nie pamięta tych czasów. I dzięki takim uroczystościom my cały czas pamiętamy o tych, którzy oddali życie po to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej, niepodległej, demokratycznej Polsce. Przechodząc do konkursu, bardzo się cieszę, że nie musiałem zasiadać w jury. Takie konkursy są bardzo pouczające. Dowiedziałem się, co to jest linia melodyczna i chcę wam powiedzieć, że jestem największym przegranym tego konkursu, bo ja bym tak pięknie nie zaśpiewał jak wy. Kochani, bardzo wam dziękuję. Jesteście wspaniali. Wasze stroje są prześliczne, a to wszystko zasługa waszych nauczycieli, rodziców, do których się uśmiecham i bardzo, bardzo dziękuję. I słuchajcie, wierzę, że będziecie w niedalekiej przyszłości występować na wiodowskich scenach, bo to remontujemy tę kulturę, a być może na zamku, na który was serdecznie zapraszam. Moje szczere gratulacje i podziękowania dla was, kochane dzieci. Wszystkie dla mnie wybrałyście. Dziękuję bardzo.